Ja nawet nie wiem, czy nie na tym nowym. Na tym nowym mnie się wydaje. Właśnie my się też to pytam. Hej, witam was, tutaj Dominik. Dzisiaj będziemy mieli kolejny płyn i tak wygląda nasza elewacja do mycia. Zobaczcie, mamy takie zlepki na końcu. Myślę, że najlepiej pokazuje to zanieczyszczenie ściana przy podbitce. Zobaczcie, mamy już wypłukane kamyczki. Elewacja podobno będzie podmalowanie, więc chcemy ją tylko tak delikatnie odświeżyć. I dzisiaj będziemy mieli, zobaczcie, znowu pojedynek, ten z IAPC. No, tylko dlatego, że wychodzi dotychczas najlepiej. I tutaj ktoś podpowiedział, żeby polecieć to na dimerze. Więc zobaczymy, wykonamy sobie dwa takie pola. No i co będzie lepsze, to okaże się na końcu filmu. Tak wygląda cały ekwipunek, bałagan, ale tylko w jednym miejscu. Mejka Dibo PTLM 200x18, do tego podgrzewacz wody, ale nie będziemy z niego korzystać. Wiem, były sugestie, że właśnie z ciepłą wodą będzie zupełnie inaczej. Tutaj możemy ustawić sobie ile stopni. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli te filmy mają wam pomóc i macie sami sobie umyć elewację u siebie w domu, no to podejrzewam, że nikt nie ma myjki z ciepłą wodą. Dodatkowo mamy też pianownicę i będziemy myć także pianownicą, bo też były takie sugestie, więc całkiem spoko, dziękuję za nie. I co? Idziemy za chwilkę myć. Myślę, że klasycznie zaczniemy sobie od płynu Tenzi, czyszczenia elewacji, fasad i dachów. Można to dać 1 do 5 lub 1 do 10. Ostatnio mówiliście, że dałem tego płynu za dużo, było pół na pół, więc faktycznie będziemy dzisiaj trzymać się tego, że jedna jednostka płynu na 5 jednostek wody. Przemieszamy i za chwilę użyjemy to na elewacji. Tutaj kiedyś jeszcze była taka podziałka, natomiast w tym momencie jest już nieco gorzej. Ok, myślę, że coś w ten deseń. I za chwilę jedziemy z wodą. A potem na dimerze. Czekajcie, tak mniej więcej, żeby wyszło. Dotąd 1, 2, 3, 5. No, gdzieś tak powiedzmy, dolejemy mniej więcej w to miejsce. O, coś w ten deseń. Mieszamy. No i powiedzmy, to będzie nasze pole. No, mamy już niezłe grzybulce pod spodem. Zobaczcie jeszcze z bliska. Ok, to wylewamy. Wciąż mamy zamknięte. No i jedziemy. Też 1 do 5. Niech to już będzie tak, jak ma być. Chociaż znowu ktoś może powiedzieć, że na przykład APC maksymalnie możemy 1 do 20, a ten 1 do 100, więc powinien być mocniejszy. No ale nie powinno nic się zepsuć, ale by było, nie? Jakby to tak ściana była fioletowa. Jakiś taki w cudzysłowie dwuskładnikowy, bo widać, że trzeba to przemieszać. No i co, jedziemy. Made in Italy. Mniej więcej. To też powinienem mieć taką, wiecie, jakąś podziałkę taką fajną, nie? Jakiś taki kubeczek, żebym wiedział, że jest tyle i tyle. No ale dajmy na oko. Słuchajcie, to jest elewacja, nie apteka. Mniej tego tam, 1,5. 1, 2, 5. No gdzieś tak mniej więcej też dotąd. No i jedziemy, żeby nam się to nie pieniło. W międzyczasie zobaczymy, jak to pachnie. Nie jestem w stanie wam tego przekazać, ale fajnie pachnie. No i oki. No my naniesiemy sobie na ścianę. Ok, odpalamy mijeczka, pyk, tutaj wszystko delikatnie ciągniemy, ona za chwilkę, o właśnie. Gdzie się wydaje pani, że jest ładniej?
Ja nawet nie wiem, czy nie na tym nowym. Na tym nowym mi się wydaje. Właśnie mi się też, to pyta. Nie wiem, czy to widać, ale ten z ich chyba gorzej. Ale jak tak przybliżymy się z bliska, no to tutaj chyba jest... Teraz ja kolar włożę. Chyba jest podobnie, nie? Chociaż ja wiem. Wiesz, to 1-1 moim zdaniem. 1-1 według pani? No może ze wskazaniem na ten... Ale moment. Chyba ze wskazaniem, bo jak tak. Nawet tak na... A widzi pani na kamerze, jaki jest ten? Widzi pani coś takiego? No. Widać taką łunę chyba ciemniejszą tutaj, nie? Ale słuchaj, niewiele. Może tutaj było, wiesz, to też bardziej zabrudzone. No to powiedzmy takie 1-1, ale ze wskazaniem. Ze wskazaniem tak jak... na nowy ten punkt. Na ten nowy. No to fajnie, no to przynajmniej coś się dzieje, bo to cały czas było, że tylko ten z ten jego. Okej, nie mamy już kawałków suchych. Tutaj mieliśmy zmoczone, więc już tak dojechałem, żeby wszędzie było tak samo i nakładamy sobie płyny do pianownicy. W takiej postaci, jakiej są one w opakowaniach. Jezus, jak mi się to trzęsie. Mamy już więcej. Obficie nałożone tenzji. Zlewamy. Też nie wiadomo, ile odczekać, bo też nie jest tutaj napisane, natomiast damy tak z 10 minut. Coś mi się to pieni. Nie chcę tam dojeżdżać, bo są kwiatki, wiadomo. Natomiast ładniej pachnie ten, nie? Tak, a wiesz co, tym kwiatom to nic nie będzie. Aha, okej. Nic nie ruszy. Nawet takie płyny? Jak spalił? Nawet wysuszenie i z powrotem wrzucenie na kompost, pochód i powrót. To też by. A no to okej, to chociaż wiemy, żeby nie zabezpieczać. Że my jesteśmy stronnicy. Dokładnie. Niestety nie.